Mejlon, żywy i zdrowy. Brak śladów przymusu, dowodów tortur. Nie rozumiem. Profesorze, zawsze miałeś problemy z dostrzeżeniem faktów, które przeczą twoim poglądom. Kiedy wreszcie dopuścisz myśl, że jestem tu z własnej woli? Nie porwano go. Przybył tutaj z własnej woli, żeby wyleczyć genofagium. Niemożliwe! Cała ekipa się zgodziła. Projekt konieczny. Miałem się sprzeciwić wielkiemu doktorowi Solusowi? Byłem twoim uczniem, wpatrzonym w ciebie jak w obrazek. Tutajsze eksperymenty. Żywi pacjenci, więźniowie, tortury, egzekucje. Twoja sprawka? Mamy na rękach krew milionów. Odrobina więcej nie gra roli, jeśli zdołam naprawić dawne błędy. Likwidujemy twoje laboratorium, Mejlonie. Nie tylko laboratorium. Nie potrafisz spojrzeć prawdzie w oczy, co? Przyznać, że twój genialny umysł popchnął cię do zbrodni! Niedopuszczalne eksperymenty. Niedopuszczalne cele. To się nie zmieni. Nie ma wyboru. Trzeba cię zabić. Przepraszam, pani komandor. Niezrozumienie parametrów misji. To nie porwanie. Mój błąd. Dziękuję. Mną się nie przejmuj, Mordinie. Co z tobą? Rozczarowanie. Uważałem Mejlona za kogoś lepszego. Nie podejrzewałem, że posunie się tak daleko. Wiedziałem, że jest młody i łatwowierny. Powinienem z nim po wszystkim pomówić. Pomóc zwalczyć poczucie winy. Ty poradziłeś sobie ze swoimi problemami, otwierając klinikę. On zaczął eksperymenty na więźniach. Postąpiłeś właściwie. Dobro, zło, nieistotne. Mejlon nie żyje. Problem rozwiązany. Badania Mejlona. Jedyny otwarty wątek. Można je zniszczyć. Bezpieczeństwo, zamknięta sprawa. Są jednak cenne. Skoro te dane mogą być przydatne, zatrzymajmy je. Lata pracy nad genofagium. Trzeba je zniszczyć. Badania Mejlona mogłyby wyleczyć genofagium. Nie wiem. Wpływ na Krogan, na galaktykę. Za dużo zmiennych. Za dużo. Kroganie nie są gotowi na życie bez genofagium. Nie możemy ryzykować, że ktoś wykradnie te dane. Ty na pewno jesteś w stanie je odtworzyć. Tak. Jedyne bezpieczne rozwiązanie. Kasuję dysk. Gotowe. Można iść. Opuścić tuczankę. Polecieć gdziekolwiek. Może gdzieś, gdzie świeci słońce. Chodźmy stąd.